Witam serdecznie, Aleksandra Florczak dla portalu RealNews.pl. Jesteśmy na gali Fame MMA 10. Ze mną Julia Nowakowska. Cześć, Julka. Cześć wszystkim, witam serdecznie. Julia, powiedz mi, pierwsze pytanie do ciebie. Powiedziałaś wcześniej, wspomniałaś przed wywiadem mi, że dostawałaś jakieś propozycje na walkę, na przykład na Fame. Czy możesz coś więcej zdradzić? Tak, zgadza się. Mam wiele propozycji, na razie rozmyślam, ponieważ trenowałam boks, mega się wkręciłam, no ale co będzie, to zobaczymy. A powiedz, czy masz jakąś przeciwniczkę na uwadze? Jakby myślisz o jakiejś tutaj konkurentce, która sprostałaby twoim oczekiwaniom? Jeśli chodzi o przeciwniczkę, to chciałabym, żeby to była debiutantka. Ponieważ to będzie mój debiut też, jeśli w ogóle będzie, to chciałabym właśnie, żeby to była dziewczyna przede wszystkim wagowa, żeby to się zgadzało, bo nie zawsze też tak jest, że to się zgadza i idzie w parze, więc głównie na tym mi zależy. A myślisz, że jakby dla kobiet takie walki freakfightowe wiąże się to na pewno z ryzykiem utraty zdrowia i też ucierpienia w jakiś sposób, jeżeli chodzi o sylwetkę, czy to buzię, jakby no to się wiąże jednak z siniakami potem, z jakimiś śladami. Nie obawiasz się tego? Szczerze w ogóle, ja jestem taka fajtłapa, że cały czas się o coś obija, mam siniaki, o to się w ogóle nie boję, ale głównie chodzi mi o to, żeby wyładować swoją energię. Ja jak zaczęłam trenować boks, zaczęło się moje nowe życie. Ja po prostu wyładowałam całą swoją agresję, to jest niesamowite emocje mi towarzyszą w ogóle przy boksie. Też trochę kopałam, ale partery jeszcze nie robiłam, więc dlatego mówię tylko boks. A od kiedy zaczęłaś tą dyscyplinę ćwiczyć? To trwało około 3 miesiące, 4 miesiące może. Teraz mam delikatną przerwę, bo zdrowie mi na to nie pozwoliło, więc mam kilka tygodni przerwy, ale wracam z podwójną siłą. Jak właśnie widziałam na twoim Instastory, że ostatnio cierpiałaś bardzo mocno, jeżeli chodzi o jakieś problemy tutaj żołądkowe, tak? Dobrze pamiętam, jeżeli nie, to mnie popraw. I co tam się dokładnie wydarzyło? Bardzo zaczął mnie boleć na wyjeździe w Turcji żołądek. Zrobiłam badania i okazało się, że mam helikobakter, więc na razie antybiotyki. Myślę, że będzie okej, już teraz się poprawiło, więc niedługo wracam do formy. Słuchaj, muszę ci się przyznać, że kiedy oglądałam Love Island 2, byłaś osobą, której kibicowałam najmocniej i tobie, i oczywiście Dominikowi. No, zakończyło się to tak, jak się zakończyło. Natomiast czy wy macie nadal kontakt, kolegujecie się, czy zupełnie odcięliście się od siebie? Zupełnie się odcięliśmy. Taki był plan, żeby mieć kontakt, ale wiadomo, no nie zawsze to wychodzi. Nie mamy kontaktu, ale pomimo to życzę Dominikowi jak najlepiej. A czy twoje serduszko jest otwarte i nadal jesteś do wzięcia? Jak najbardziej serduszko jest otwarte, ale jeśli chodzi czy do wzięcia, to nie mam czasu na razie na randkowanie, ale co będzie, to zobaczymy. Jeśli poczuję to coś, to wiadomo, będzie. Jasne, rozumiem. A czy od jakichś innych federacji dostawałaś propozycje walk? Tak, dostałam mnóstwo propozycji. A od jakich? Szczerze to odkąd zaczęłam boksować, to właśnie te federacje zaczęły się do mnie odzywać, więc którą wybiorę, no to zobaczymy. Na razie nie chcę zdradzać, od których konkretnie, ale no było sporo. Nawet teraz chyba będzie FEN za kilka dni tak naprawdę, więc też tam miałam walczyć, natomiast no to jest dla mnie za szybko. Ja na razie mam przerwę, a później no to przemyślimy, zobaczymy. Widziałam, że na Instagramie czasami widywałaś się bodajże z Alanem Kwiecińskim. Czy jest to twój kolega? Właśnie od niego zaczął się mój boks tak naprawdę. To, że zaczęłam boksować, bo on jest trenerem w klubie, w którym chodziłam na siłownię, kiedy były zamknięte, to ja jakby właśnie tak się wkręciłam, że nie mogłam przestać chodzić na te treningi. I od niego zaczęłam, a teraz już jestem w jednym klubie. Już nie w tym, w którym zaczynałam, więc teraz już nie mamy kontaktu. Rozumiem. Ale kibicujesz dzisiaj Alanowi? Tak, powiedzmy, że kibicuję. A czy masz jakiegoś zawodnika, który dzisiaj według ciebie jest faworytem i zupełnie jakbyś mogła i chciała postawić na niego pieniążki, to byś postawiła? Myślę, że Linki. Nie wiem dlaczego, ale jakoś mam taką, że mega lubię tą dziewczynę po prostu i bardzo kibicuję.
Super, dzięki bardzo Julia za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego i powrotu do zdrówka przede wszystkim. Tak, to jest najważniejsze. Zdrowie jest najważniejsze. Dziękuję bardzo również i miłego wieczoru. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję bardzo.